O co chodzi z klimatem Marsa? Woda i inne sprawy. Od dawien dawna ludzkość obserwowała gwiazdy. Niektóre z nich były planetami. W XIX wieku powstały pierwsze mapy Marsa. I wtedy zauważono charakterystyczne kanały, które znajdują się na Marsie. To zaczęło wzbudzać ciekawość ludzi, czy te kanały są naturalne, czy może są wytworem jakiejś marsjańskiej cywilizacji. Odkrycie przez sondy marsjańskich kanałów. Pierwsze obrazy z Marsa pochodziły z sond Mariner. Wiele tych sond zostało wysłanych, które przeleciały też obok Marsa, ale dwie, Mariner 4 i Mariner 9, przysłały w słabej rozdzielczości zdjęcia, ale na których było widać już jakieś formy podobne do kanałów. W latach 70., może niektórzy z Państwa pamiętają, NASA wysłała dwie bliźniacze sondy, Wikingi 1 i 2, które zaczęły już przesyłać obrazy w wyższej rozdzielczości, na których było widać bardzo wyraźnie kanały, ale niestety żadnej ciekłej wody nie było widać. I widzimy tutaj zdjęcie kamery HRSC z Mars Expressa, zdjęcie takich kanałów, które mogła właśnie wyżłobić woda. Wielkim sukcesem NASA było wysłanie sondy Mars Reconnaissance Orbiter, na której był zamontowany teleskop zwierciadlany HiRISE, gdzie rozdzielczość jego dochodziła do 25 cm na piksel. Uchwycona jest tutaj na tym zdjęciu działalność erozyjna. Możliwe, że zrobiła to woda. W następnym zdjęciu też mamy wydmy, ale mamy też bardzo wyraźne skarpy i warstwowania skał, które mogło być odłożone przez jakąś ciecz, prawdopodobnie wodę. Jak zmienił się klimat na Marsie? Ustalono trzy duże epoki marsjańskie, które były bardzo, bardzo dawno temu, bo od 4,5 miliarda lat zaczynają się. To jest Noachian, Hesperian, Amazonian. W Noachianie już zaczęła się prawdopodobnie tworzyć sieć rzeczna i ocean na półkuli północnej Marsa, ale był bardzo rozległy wulkanizm, który mógł spowodować, że marsjańska atmosfera, która teraz jest bardzo, bardzo cienka, była dużo grubsza i ta woda mogła pozostawać w postaci ciekłej i mogły te rzeki płynąć na Marsie. Hesperian, wtedy był rozkwit działalności wodnej i dalej wulkany na Marsie działały. I w Amazonianie to wszystko zaczęło się kończyć. Zaczęła powstawać tak zwana epoka lodowcowa. Ukształtowały się czapy polarne, które możemy obserwować na Marsie na północnym i południowym biegunie. Co odkryły łaziki? Dwa bliźniacze łaziki, Opportunity i Spirit, które już nie działają niestety na Marsie, ale Opportunity znalazł na powierzchni Marsa niewielkie centymetrowe kulki nazwane blueberries. Po lewej stronie zdjęcie tych marsjańskich blueberries, po prawej stronie analog na moim ręku z Utah, z pustyni. I prawdopodobnie takie kulki mogły powstać w środowisku wodnym, kiedy woda przesiąkająca przez skały niosła ze sobą roztwory, które w wyniku krystalizacji tworzyły takie kuleczki. Gdy wypadną z warstwy, można je sobie pozbierać. I takie kulki właśnie znalazł łazik marsjański. Jeśli są te kulki porównywalne, to znaczy, że mamy dowód na wodę na Marsie. Mars Science Laboratory to jest łazik Curiosity, który działa do dzisiaj, od 2012 roku. I jego ciekawym odkryciem było odkrycie otoczaków na powierzchni Marsa. Tutaj jest zdjęcie, które porównuje otoczaki z otoczakami z Ziemi. Więc to świadczy o tym, że musiała jakiś dłuższy czas przepływać woda w miejscu, gdzie łazik zrobił zdjęcie. Powiedzieliśmy wcześniej, ta woda mogła istnieć kilka miliardów lat temu. Woda kiedyś, z uwagi na intensywny wulkanizm, kiedyś mogła woda na Marsie być i szczególnie na półkuli północnej tworzyć ocean oraz mogły tam płynąć rzeki. Po prawej stronie mamy taką wizualizację Marsa, który właśnie mógł tak wyglądać jeszcze kilka miliardów lat temu z wodą. Natomiast po lewej stronie mamy prawdziwe zdjęcie z Marsa, który jak widać jest pomarańczowy, zawiera dużo tlenków żelaza, czyli hematytu i wody nie widać ciekłej na powierzchni, bo takiej wody nie może być ze względu na ciśnienie, które jest bardzo niskie, tylko 6 hektopaskali i temperaturę, która jest średnio minus 63 stopni. Tutaj jest wizja Marsa z jeziorami, rzekami na powierzchni oraz interpretacja, gdzie ten Mars, tak jak podobnie Ziemia, mógł się kształtować. Miał epoki lodowe, potem właśnie epokę oceanu i rzek, a następnie już wysychał w Amazonianie i część wody wyparowało, a część wody mogło
pozostać pod powierzchnią Marsa. Woda dzisiaj. Wykres punktu potrójnego wody, który pokazuje, że przy ciśnieniu 6 hektopaskali i temperaturze 0 stopni Celsjusza oraz niższej, niestety woda w postaci ciekłej nie może występować na Marsie. Ale kiedy rozważymy obszary, które są położone dużo, dużo niżej, ta sytuacja może się trochę zmienić i wtedy mamy trochę wyższe ciśnienie. Teoretycznie taka woda w postaci ciekłej mogłaby występować. Niestety żadna sonda jeszcze jej nie uchwyciła. Wspomniana kamera HiRISE uchwyciła pojawiające się ciemne smugi na skarpach, na obrzeżach kraterów i naukowcy zastanawiali się, co to właściwie są te smugi. Interpretacja tego mogłaby być taka, że pod niewielką powierzchnią Marsa znajdują się pokłady solanki zamarzniętej, ale kiedy solanka wystawiona jest na promieniowanie słoneczne i temperatura się zwiększa na Marsie, nawet do plus 30 stopni, wtedy taka solanka na chwilę może rozmarzać i na powierzchni pojawiają się wtedy takie ciemne smugi. Ostatnie badania dowiodły też, że na kilku metrach pod powierzchnią Marsa znajdują się pokłady lodu wodnego na terenach okołobiegunowych. Potwierdziła to kamera HiRISE, jak i zarówno spektrometry, które znajdują się na pokładzie sond kosmicznych marsjańskich. Ciekawym zjawiskiem jest pojawianie się sezonowych, ciemnych wzorów na powierzchni Marsa, powodowane rozmarzaniem warstwy CO2 w obszarach podbiegunowych. Pojawia się to też sezonowo, kiedy się zmieniają temperatury i zamarznięty dwutlenek węgla zamienia się w gaz. Wtedy tworzy takie ciemne wzory właśnie na powierzchni marsjańskiej. Bardzo ciekawym zjawiskiem na powierzchni Marsa są poligony mrozowe, które sfotografowała kamera HiRISE. To jest świadectwo zmian temperatur na Marsie i świadczy o zmianie klimatu marsjańskiego. Na dole jest zdjęcie, które porównuje to zjawisko z poligonami mrozowymi w Arktyce Kanadyjskiej. Mars nie jest taki martwy. Zmiany są zauważalne poprzez zdjęcia poklatkowe, które też zrobiła kamera HiRISE z kilku lat. Widać zamarzanie i rozmarzanie warstwy dwutlenku węgla na biegunie południowym. Bardzo ciekawym zjawiskiem uchwyconym przez łaziki marsjańskie są srebrzyste obłoki, czyli tak zwane chmury mezosferyczne, które powstają bardzo wysoko, są zbudowane z kryształków lodu na około 80 km wysokości i świecą dlatego, że nawet w nocy promienie słoneczne odbijają się od tych kryształków. Na Marsie nie padają deszcze, nie mamy wody ciekłej. Mamy burze suche, które powoduje pył wzbijany do atmosfery marsjańskiej. Z obserwacji wiemy, że powstają raz na kilka lat marsjańskich. Są obserwowane, kiedy już powierzchni Marsa wtedy nie widać, tylko cała powierzchnia jest zakryta pyłem. Zdarzają się też mniejsze tornada, takie małe diabełki pyłowe, które też są powodowane przez różnice temperatur, jakie występują na Marsie. Na tym bym zakończyła opowieść o klimacie Marsa i dziękuję bardzo.